Dzień dobry Państwu. Mafie, służby, loże, czyli komentarz tygodnia czy dwutygodnia, to się jeszcze okaże, tak TV. Witam Państwa po dłuższej przerwie. Starym, nowym komentatorem jest Jacek Łazarski. Jacek Łazarski, myślę, że najstarsi widzowie mogą sobie przypomnieć Jacka Łazarskiego. To jest jeden z założycieli tak TV. Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysiek oczywiście żartuje, tak naprawdę w pierwszych odcinkach tak TV występował mój dziadek, Jacek Łazarski senior, a ja jestem jego wnuczkiem. Jacek Łazarski tutaj, proszę Państwa, tutaj jest taka formuła w tak TV, że wszystkie karty są odkryte. Mówimy jak jest, mówimy skąd jesteśmy, mówimy co myślimy. Jacek Łazarski jest, myślę, że można Cię określić jako libertarianina. Takiego całkowitego wolnościowca, więc osoby o takich niekonserwatystę, więc osoby o takich poglądach bardziej konserwatywnych mogą czuć się zawiedzione. No ale mówimy jak jest. Tak, zdecydowanie z tej konserwatywno-liberalnej opcji ja wybieram liberalizm. Uważam, że konserwatyzm ma w sobie pewną pułapkę ideologiczną. Jeżeli będziesz chciał, to bardzo chętnie wyjaśnię jaką. Ale nie wiem, czy jest dzisiaj na to czas. Tak, będziemy omawiać wydarzenia bieżące. Sprawy ideologiczne pozostawimy na inny dzień. Pewnie będziecie się, moi mili widzowie, dopytywali, dlaczego nie ma Krzysztofa Lecha Ukrzy. No, Krzysztof Lech Ukrza nie odbiera telefonów, nie odzwania. Wybrał sobie ścieżkę kariery, gdzie są kanały o większej oglądalności i gdzie dostaje garze finansową. W tak TV się nie płaci, albo płaci się symbolicznie. Jak to, przepraszam? Stop. Nie, żartuję oczywiście. Robimy to w czynie społecznym. I no to przejdę od razu w takim razie do... Przechodź. Przechodzimy do wydarzeń ostatnich. Ja wybrałem takie dwa wydarzenia. Jackowi zostawiłem temat, jaki on uznał za ważny, dla mnie najważniejsze. Jestem ewidentnie dyskryminowany w tym odcinku. Dla mnie najważniejsze tematy są związane tematy z naszymi środowiskami wolnościowo-narodowymi. W związku z tym to są ogólnie rzecz biorąc przetasowania na scenie tej naszej antysystemowo-prawicowej. Przetasowania związane z wyborami europarlamentarnymi oraz pomysłami na przełamanie tego przeklętego duopolu PO-PiS. Czyli będziemy tutaj poruszali tematy koalicji Wolności oraz Ruchu Narodowego na zbliżające się wybory parlamentarne oraz o projekcie politycznym Marka Jakubiaka, Federacja dla Rzeczpospolitej. Tutaj będziemy próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Marek Jakubiak to jest Kukiz 2.0, jak postawił taką tezę jeden z publicystów. Twój temat, Jacku, jeśli tak, żebyśmy taki spis treści już przedstawili. Ja chciałem się zająć aferą KNF-u, ale właściwie nie stricte tą aferą, o której już dość dużo w mediach mainstreamowych było, a raczej to, co ona pokazuje o dzisiejszej Polsce pod rządami PiS-u i jaki model państwa wyłania się z tej afery, ale też z całokształtu działań miłościwie nam panujących. No dobrze, to zaczniemy od koalicji, która teraz powstała, Partii Wolność. No partii Janusza Korwin-Mikke, ponieważ okazuje się, że sąd zakazał używania nazwy Wolność i partia Janusza Korwin-Mikke musi wrócić do swojej starej nazwy Korwin. Ja myślę, że to nie robi Korwinowi specjalnej różnicy, już tyle nazw zmienił. Jemu nie, ale jego sympatycy, działacze mogą się czuć, no powiedzmy delikatnie mówiąc, rozczarowani. Jego sympatycy i działacze z reguły czują się rozczarowani wcześniej czy później. Dlatego wszelkie nowe odsłony tych ugrupowań Janusza Korwin-Mikke mają sympatyków, szczególnie wśród ludzi młodych. Młodych, inteligentnych, takich wielkomiejskich elektoratów. I to są ludzie, którzy rozumieją trochę gospodarkę, rozumieją trochę zasady ustrojowe państwa. Natomiast po pewnym czasie czują się rozczarowani tą praktyką, tym mięsem partyjnym,
w wykonaniu tych kolejnych odsłon korwinowych. Moim zdaniem Janusz Korwin-Mikke ma zawsze złoty pomysł na to, jak nie odnieść sukcesu i w każdych kolejnych wyborach ma taki swój trik. Ostatnio byliśmy nawet razem przez przypadek na konwencji wyborczej Janusza Korwina-Mikke do tym razem na wyborach lokalnych na stanowisko prezydenta miasta stołecznego Warszawy, gdzie obok całego szeregu zupełnie rozsądnych postulatów na przykład miał pogląd, że coś takiego jak smog nie istnieje, w ogóle czegoś takiego nie ma. No i moim zdaniem było to kolejny pomysł Janusza Korwin-Mikke na niewygranie. Zresztą i tak szanse jego były minimalne, no ale tu jeszcze zabezpieczył się, gdyby w razie. No bo każdy rozsądnie myślący człowiek po prostu widzi, że coś takiego jak smog jest, istnieje. Przez grzeczność nie będę się z tobą spierał. Znaczy zgadzam się tak, oczywiście, że pan Janusz Korwin-Mikke ma inne cele niż cele z osiągnięcia sukcesu politycznego. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na tej koalicji Ruch Narodowy, Partia Janusza Korwin-Mikke, dwie największe organizacje, ja bym to nazwał niepodległościowe. No, moim zdaniem ta nazwa trochę jest taka nadużywana, bo co to znaczy niepodległościowe? To znaczy, że co, że inne partie są podległościowe, inne partie... Tak. Chciałbym na przykład w takim razie zwrócić uwagę na jedno głosowanie w Sejmie, gdzie było głosowane po raz kolejny nowelizacja ustawy IPN. Luty plus minus jeden miesiąc była nowelizacja ustawy o IPN, gdzie partia PiS znienacka przedstawiła projekt, że mają być penalizowane sformułowania na temat polskich obozów śmierci. Rozpoczął się wielki rywetes. Nasi przyjaciele z Izraela, różnymi metodami próbowali odkręcić, udało im się i w ekspresowym tempie w Sejmie wszystkie partie ręka w rękę, bez żadnej debaty, w ciągu jakiegoś ekspresowego tempa, nie pamiętam, 2 godzin, 3 godzin, zlikwidowały tą nowelizację i jedynymi posłami, którzy postawili się, którzy mówili, no co jest, no demokracja, porozmawiajmy o tym, jak można tak od razu niszczyć tą inicjatywę, no byli posłowie z ruchu Kukiz, ale byli posłowie, no, którzy teraz należą do Partii Wolność i prawie że rejtanowskie postawą prezentował Robert Winnicki. Znowu ja nie chciałbym, żebyśmy tak temat po łebkach potraktowali, bo dwie kwestie. Pierwsza kwestia to, czy ta ustawa była rzeczywiście słuszna i warta obrony, bo te środowiska, tak. Powiedzmy, związane z Platformą, z PSL-em, z poprzednim układem rządzącym, one od razu ją krytykowały, bo moim zdaniem też pewne pierwiastki w tym były słuszne, natomiast wykonanie jak zwykle w przypadku PiS-u tragiczne, a i też jakby samo meritum niekoniecznie godne obrony. Zgodzę się z tobą, że to była źle napisana ustawa. To było kneblowanie pewnej wolności. Ale czy to nie było, ja na to patrzyłem, że to było z punktu widzenia państwa polskiego ambicjonalna sprawa, kiedy były ewidentne naciski sił zewnętrznych na zmiany naszego prawodawstwa. No i w tym momencie, no, żeby chociaż zachować twarze, żeby zachować pozory, że my tutaj ustalamy we własnym Sejmie nasze własne prawo, tak. Coś powinniśmy zrobić. To jest mój od kilku lat bardzo duży problem, jak zachować się, gdy dyskutuje między sobą dwoje ludzi, z czego jeden jest Polakiem, a drugi ma rację. Wybór jest trochę trudny w takiej sytuacji, a niestety nasz obecny rząd często nas przed takim dylematem stawia. Przede wszystkim ta ustawa takim swoim stalinowskim postawieniem sprawy, czyli zakazem i karaniem, no, stawiała nas w świecie opinii międzynarodowej w bardzo niekorzystnym świetle, bo nie tymi metodami przywraca się dobre imię państwa. To tak jak Związek Radziecki
Był jaki był, a teraz Rosja kręci filmy, w których Armia Czerwona jest po prostu bez najmniejszej skazy. Ale chciałbym, żebyśmy się jakby utrzymali w torach tematów, tak? Bo ja wiem, że rozumiem, o co ci chodzi. Zgadzam się ze słusznością twoich wywodów, ale chciałbym, żeby się chodzi o podległościowe, niepodległościowe partie, tak? Ja nie będę bronił tezy, że Platforma była wolna od wszelkich uzależnień zewnętrznych, że PiS jest wolny. No ale w takim razie, widać to. Ale widać to, widać w takim razie, jak się ustosunkujesz do powiedzenia redaktora Michalkiewicza, który dzieli te wszystkie partie na stronnictwa pruskie, ruskie oraz amerykańsko-żydowskie, czyli PO-pruskie, prawda? Dobra. Ja jestem wrogiem takiego też obecnie modnego podziału na czerń, biel i nic pośrodku. Świat obecny jest jaki jest. Jest w nim kilka państw, które są supermocarstwami i są zupełnie niezależne, prowadzą indywidualną, niezależną politykę, bo je na to stać. Bo je na to stać militarnie, gospodarczo, historycznie. Reszta państw taki czy inny sposób musi się opowiedzieć po stronie jakiegoś tam układu sił. Inaczej zawsze jest to niebezpieczeństwo, że starszy i mądrzejszy z którejkolwiek strony zaopiekuje się takim państwem wbrew jego woli. I my tak do końca niezależni nie jesteśmy. No widać było, że te wpływy brukselsko-berlińskie były przy poprzedniej władzy. Na ile silne, to można dyskutować, bo też ja nie jestem fanem takiej tezy, że Platforma robiła politykę niemiecką wbrew interesom polskim. Tam były jakieś próby sił, natomiast rzeczywiście te wpływy brukselsko, ta opcja, która wynikała być może z przekonania wewnętrznego dużej części tego środowiska, że najbezpieczniej, najlepiej nam będzie w organizmie, który jest Europą i to nas zabezpieczy przed wpływami ze wschodu, przed zagrożeniami ze wschodu i tak dalej. I już na rok przed wyborami widać było... Zgadzasz się z diagnozą, natomiast rozwiązanie... Jeśli chodzi o PiS, też się zgadzam. Już na rok przed wyborami widać było, że bardzo potężne siły wpływają na ten nasz rynek polityczny, począwszy od ruchach w służbach specjalnych, w internecie, w mediach, że PiS dostał przepotężne wsparcie i coś się dzieje. Słynni kelnerzy prawdopodobnie zostali wysłani przez Ciach. Też dziwnym trafem nikt z PiS-u nie został nagrany. No, został nagrany Mateusz Morawiecki, ale wtedy akurat był jeszcze bardziej człowiekiem Platformy niż PiS-u, więc trudno było przewidzieć, że zostanie premierem. Jak nastąpi PiS-owski odpowiednia mądrość etapu, to i wypłyną odpowiednie taśmie na Morawieckiego. Niewykluczone. No, w każdym razie też potężne wsparcie takie PR-owe. No, politycy PiS-u, którzy jeszcze wcześniej trzech zdań nie potrafili sklecić, nagle wszyscy stali się bardzo dobrze przeszkolonymi w przekazywaniu pewnego modelu PR-owego i moim zdaniem do dziś dnia są pod tym względem dużo lepsi niż cała opozycja, która totalnie się gubi w przekazie. PiS ma przekaz twardy, przekaz jednoznaczny. On jest skierowany do najprostszej części społeczeństwa, takiego niespecjalnie wysublimowanego, ale jest bardzo precyzyjnie, dobrze skierowany, skutecznie porusza te struny, które właśnie do tej części elektoratu trafiają. Jest akurat opozycja, nie wiem dlaczego wpadła w jakąś głupawkę w postaci narracji, że jest łamana konstytucja. No bo jest. Bo jest, no, ale w wielu aspektach jest. Przekaz, tak, który nie trafia do... Nie trafia, no bo to do zauważ widza po wybory prostu. Ostatnie samorządowe. Gdzie wygrała Platforma? W dużych miastach, w ośrodkach akademickich. Tradycyjnie. Gdzie jest ten elektorat trochę lepiej wykształcony, trochę lepiej wyrobiony. Gdzie jest duża, większa różnorodność mediów również. Ja byłem przez kilka tygodni w zeszłym roku, Jacku, w miejscowości, gdzie jest tylko TVP, TVN jest, ale tylko ten ogólny, TVN Info nie ma. I ten przekaz, który trafia do takiego
przeciętnego Polaka w takiej miejscowości, to jest tylko ten betonowy. Dobrze, ale to jeszcze wrócę do twojej diagnozy, że tam, gdzie są ludzie wykształceni, gdzie jest wielkie miasto, to gdzie jest zachód Polski, to tam ludzie głosują na PO. A ja uważam, że przyczyna jest inna, ponieważ są to ludzie oderwani od swoich korzeni. To są właśnie... To jest z kolei przekaz pisowski, który no, niełatwo jest wytłumaczyć. To te nasze kresy odzyskane, gdzie ludzie, którzy nie mieli co z sobą, których... No ale też jest na przykład Wielkopolska, gdzie nie ma ludzi oderwanych, tylko... raczej tacy zasiedzeni od no tak, pokoleń. Polska, rzeczywiście. Na Pomorzu też tam różnie bywa, na Kujawach podobnie. I to nie jest aż tak. Poza tym nawet na tych terenach wschodnich jednak duże miasta wyraźnie się nazywają. No, oczywiście to jest zawsze uproszczenie. Tak? Jeżeli mówimy, że intelektualiści dobrze wykształceni głosują na tych, a ludzie prości na tych, to jest uproszczenie. To jest tak, że i wśród najlepiej wykształconych znajdują się tacy, którzy głosują na PiS, i wśród najgorzej wykształconych znajdują się tacy, którzy głosują na Platformę. Ale jednak procentowo nasz wspólny kolega, nawiasem mówiąc, pewnie wiesz, o którego chodzi, który jest szefem jednej z sondażowni, stwierdził, że robi badania na rzecz partii rządzącej, ale wyniki tych badań tylko częściowo mogą być udostępniane opinii publicznej. Na przykład podział elektoratu w zależności od wykształcenia i preferencje elektoratu w zależności od wykształcenia partia rządząca zamawia, ale z klauzulą tajne. Więc to są tylko do użytku wewnętrznego. No jakiś jest powód, że nie przedstawia tego ogółowi społeczeństwa i powód ten łatwo. Mhm. Łatwo się domyślić. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili jednak do pierwotnych tematów, czyli tej koalicji Ruch Narodowy, partia Korwin. Jak to widzisz? Czy jest to dobry pomysł? Jakie mają szanse? Mnie się ten pomysł nie podoba. Ponieważ generalnie Ruch Narodowy, poglądy narodowe, takie trochę nacjonalistyczne, moim zdaniem są wyrazem pewnego braku wyobraźni. Oczywiście rozumiem te poglądy, sam je reprezentowałem, no ale w wieku tak mniej więcej 13, 14 do 17 lat góra. Potem przychodzi trochę więcej refleksji, przemyśleń. Narodowcy moim zdaniem widzą świat w ten sposób, że nie zauważają jakby oddźwięku, który nasze działania powodują na świecie. Wyobrażają sobie, że świat jest jaki jest, Europa jest jaki jest, tutaj Ruch Narodowy przejmie władzę w Polsce, spowoduje rewolucję narodową, a Europa będzie nas traktowała nadal tak jak za PiS-u albo nawet za Platformę. No nie, no tak nie będzie. Są właściwie dwa możliwe scenariusze. Albo w Europie pozostaną przy władzy siły te, które są, takie powiedzmy liberalno-lewicowe, jak to mówi u nas prawica, i będziemy wtedy totalnie bojkotowani, będziemy czarnym ludem Europy, jak daleko ten sarkazm i to wykluczenie pójdzie, trudno powiedzieć. No, jest jeszcze druga opcja, ale moim zdaniem jeszcze gorsza, że na zachodzie Europy też dojdą do władzy środowiska narodowe. Wtedy już przestaniemy być czarnym ludem, wprost przeciwnie, będziemy takim wzorcem, ale do czasu, bo bardzo szybko okaże się, że nacjonaliści niemieccy i patrioci niemieccy nie są bynajmniej patriotami polskimi, wprost przeciwnie, podobnie jak w Rosji i w innych krajach. Kiedy odpadnie ten wspólny wróg, którym jest teraz ten mainstream europejski, te środowiska lewicowo-liberalne, to miłość bardzo szybko się skończy i nagle okaże się, że dla narodowca niemieckiego jednym z priorytetów jest odzyskanie Pomorza, Śląska, może i Wielkopolski. Dla Ukraińców Przemyśla, dla Rosjan co najmniej jako strefę wpływów wszystko do Wisły albo i dalej. A my niestety nie jesteśmy mocarstwem pod tym względem i chyba szybko nie będziemy. I no, takie chowanie się za nogawką amerykańską może być skuteczne do czasu, kiedy w Waszyngtonie nie pojawi się prezydent mający trochę inne
priorytety i na przykład za ewidentne korzyści materialne gotowy sprzedać u nas, nie wiem, Rosji, Niemcom i tak dalej. To wiesz, ja ze swojej strony jednak ja doceniam ruchy narodowe, bo to są ruchy, które są w jakiej awangardzie naszej dumy narodowej. Jak sobie przypominam czasy sprzed 20 lat, mówienie o naszej historii niepoprawnej politycznie jeszcze wtedy, typu Narodowe Siły Zbrojne, bohaterowie z tego okresu, to nie wypadało o tym mówić, bo narażałeś się na najgorsze inwektywy, faszysty, antysemity i tak dalej. Te środowisko narodowe reaktowały wspaniałą imprezę w postaci Marszu Niepodległości. Jeszcze uważam, że to była duża cegła do tego, żebyśmy przestali wstydzić się tego, że za granicą, że I am from Poland, wstydzi się swojej własnej polskości. To jest jakiś jeden z elementów walki z pedagogiką wstydu, jaki jesteśmy poddawani od 30 lat. A twoja interpretacja tego, co chcą narodowcy, myślę, że to jest nadinterpretacja. No, tak naprawdę, mówiąc szczerze, to oni sami już chyba dokładnie nie wiedzą, czego chcą. No to tutaj się praktycznie z tobą zgodzę, bo większość narodowców, których ja znam i z którymi się stykam, to są bardzo młodzi ludzie, którzy w ogóle wszelkie ideologie, łącznie z własną, znają na tyle pobieżnie i na tyle hasłowo, że dla nich to są pewne proste hasła i właściwie sprowadza się to często do ganiania z widłami, z liderami, z elitami, Murzynami, Żydami. Nie, no nie przesadzajmy, wiesz, to, no oczywiście to jest, wiesz, pewne uproszczenie, nie chodzi o widły w sensie dosłownym, ale raczej takim ideologicznym. Natomiast co do tej pedagogiki wstydu, to ja się do pewnego stopnia oczywiście z tym zgadzam. Do pewnego momentu. Z tym, że my niestety po II wojnie światowej nie mieliśmy własnego ośrodka narracji. PRL nie był na pewno takim ośrodkiem. Natomiast wszyscy dookoła w stosunku do Polski mieli trochę za uszami. Związek Radziecki na czele. Kraje Zachodu również, bo właściwie zostawili nas, trochę przehandlowali za ten spokój po II wojnie światowej ze Stalinem. Nikomu nie zależało, żeby te chwalebne karty Polski i polskiego czynu zbrojnego jakoś szczególnie podnosić. I oczywiście o tym należało mówić, należało to podkreślać. Natomiast styl często był taki obuchem w łeb. Albo te dzieła historyczne robione przez nas miały taki poziom artystyczny, że co prawda cel szczytny, ale... Słuchaj, no wiadomo, że jeśli coś robisz pierwszy raz, jesteś na czele jakiejś stawki, no to twoje dzieło będzie zawsze miało wiele mankamentów. Dopiero za siódmym razem wychodzi coś idealnego. Chciałem jeszcze poruszyć następny aspekt, za który bym pochwalił narodowców. Są to Ukraińcy. Aha. Ja nie wiem, czy mam coś przeciwko Ukraińcom, natomiast jest coś, co mnie wkurza. To jest nimb tajemnicy, tak naprawdę ilu jest tych Ukraińców, tak naprawdę ile pieniędzy z naszego budżetu idzie na asymilację tych Ukraińców. To są rzeczy tajne. Ja nie wiem, czy w ogóle idzie cokolwiek na asymilację, ponieważ nasz rząd absolutnie nie chce tu asymilować jako Ukraińców. Zwróć uwagę na politykę polską. Ale chcę ci powiedzieć, że jeśli bawimy się w demokrację, no to bawimy się w jawność życia publicznego, bawimy się w liczenie naszych własnych pieniędzy. Jestem fanem. I to jest jedyne środowisko, które głośno podejmuje w ogóle ten temat. Życia politycznego. Natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, no to powiedzmy sobie szczerze. Polska gospodarka bez Ukraińców, bez w ogóle imigrantów, no a akurat tak się składa, że są to temat. Czy wiesz, Ukraińcy. Na ile Ukraińcy są pożyteczni dla naszej gospodarki? Ja uważam, że są. Bardzo. No, tak jak też uważam, ale tak uważam, jak że w krajach zachodnich na pewnym etapie wzrostu gospodarczego i bogactwa niezbędni stali się imigranci i ta siła robocza. Ale powiedzmy, poza sprawami ekonomicznymi są jeszcze sprawy polityczne.
związane na przykład z tym, że ci Ukraińcy będą uzyskiwali prawa wyborcze. Zgadzam się z tym, dlatego ja uważam osobiście, że zdrowszy jest dla państw takich jak Polska model selekcji imigrantów pod kątem takim, jak robią to mądre kraje zachodnie. Czyli coś, co nazywa się trochę drenażem mózgów, czyli przede wszystkim ściąganie, przyciąganie ludzi dobrze wykształconych, ludzi, którzy wykształcili się w swoich krajach za pieniądze swoich krajów, a teraz mogli pracować do nas. Ale przed chwilą mówiłeś, że dobrze, że mamy ten masowy napływ imigrantów, żeby ten prosty Sasza stał za gladem w Carrefourze. Tak. Ale też proste prace, zwłaszcza po tym odpływie polskiej siły roboczej na zachód dość dużym, proste prace też są do wykonania i wręcz uważam, że jest to dla nas pewna szansa przejścia z modelu, kiedy Polak jest wyrobnikiem pracującym fizycznie, do narodu przedsiębiorców i właścicieli, którzy raczej zatrudniają prostą siłę roboczą z zewnątrz. Natomiast wracając do wątku, który zacząłem, zdrowszy jest dla takich krajów model imigracji mieszanej. Znaczy, gdzie nie ma jednego źródła. Muszę ci przerwać, bo ponieważ wskaźnik baterii wskazuje, że prowadząc w tym tempie nasz program, nie dojdziemy do trzeciego na pewno. No ale wiesz, no ty poruszasz temat, to ja go rozwijam. Więc kończąc, ja uważam, że o wiele zdrowszy jest taki model, gdzie jest imigracja mieszana, gdzie nie ma jednego źródła, że milion, dwa, trzy miliony ludzi przyjeżdża z jednego kraju, a jest po, nie wiem, 10, 20, 30, 50 tysięcy z różnych krajów. Wtedy te osoby, jeżeli tu osiądą, to najpewniej w drugim pokoleniu będą się wiązać z Polakami, Polkami, ewentualnie mieszać między sobą i w trzecim, czwartym pokoleniu staną się już Polakami, no bo nikt nie będzie pamiętał, że w zasadzie to ja jestem Egipcjano, Pakistanczyko, no to jest właśnie pytanie, na ile ci Ukraińcy, Belgo, skracając, to ja stawiam takie otwarte pytanie, czy Ukraińcy się są w stanie się zasymilować, ponieważ nasza historia wskazuje, że niektóre narody potrafiły się asymilować, niektóre narody typu naród żydowski nie potrafiły się asymilować. No jest kwestia przede wszystkim religijna, bo wbrew temu, co mówisz, mnóstwo Żydów się asymilowało. Natomiast Rzeczpospolita nigdy też nie stawiała na asymilację. Pierwsza Rzeczpospolita. Wtedy polityka jakaś narodowa, asymilacyjna, ona pojawiła się tuż przed rozbiorami. Ale może dlatego się asymilowali, ponieważ nie było żadnej polityki. Dlatego, że byliśmy na tyle atrakcyjnym krajem, gdzie oni bardzo chętnie. Znacznie mniej niż Żydzi niemieccy, francuscy czy inni, ale rzeczywiście asymilowali się. Wracamy, również. Słuchaj, do koalicji Ruch Narodowy Korwin. Koalicja, która ma w sposób dorozumiany być pod hasłem polexitu. Niektórzy mówią prześmiewczo wypierpolu. To ponieważ prawda. Są takie statystyki, że 18% Polaków jest bardzo antyunijna, 20 kilka procent jest prounijna, bardzo umiarkowanie z wieloma zastrzeżeniami i rozumiem, że ideą było to, żeby zgarnąć to 18%. Że strzelać światło na ten elektorat. Tak, pomysł niby dobry, tylko pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, to 18% akurat najmniej chętnie w ogóle idzie na wybory, na eurowybory. Ci eurosceptycy przeważnie to jest najczęstsza grupa absencji. To raz. No taka zresztą była idea. Sam Korwin mówił, że właściwie z narodowcami ma tylko jeden punkt wspólny, a jest nim niechęć do Unii Europejskiej. To jest problem, bo rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na programy, to wiele tych dwóch środowisk nie łączy. Natomiast to jedno tak. Natomiast no, pewnie znowu powiesz, że nie mamy czasu, ale warto by się zastanowić, czy wyjście z Unii Europejskiej byłoby dla nas w tej chwili korzystne. To jest już oddzielny temat. Moim zdaniem zupełnie nie, zwłaszcza pod, że nie Korwin będzie nas wyprowadzał z Unii Europejskiej, tylko Prawo i Sprawiedliwość, więc nie skorzysta z tego, że nie ma już unijnych ograniczeń i wprowadzimy tutaj liberalizm gospodarczy, obniżymy podatki poniżej poziomów, które dopuszcza Unia. Przeciwnie, PiS jest liderem podnoszenia podatków, obciążeń, zabiurokratyzowania kraju i tak dalej. To jest raz. Też takie, które czytam w internecie czasami, stwierdzenia, że wyjście z Unii nie oznacza wyjście ze wspólnego obszaru gospodarczego, przecież możemy sobie zachować wolność przemieszczania się, strefę bezcłową, uniecelną z Unią Europejską, a wyjść z tego biurokracji. Mrzonka.
Unia Europejska, która tak mocno przeszołguje teraz Wielką Brytanię, chcąc dać przykład, że nie należy wychodzić z Unii, nas przeszogałaby jeszcze bardziej, a biorąc pod uwagę, że PiS, który generalną zasadę dyplomacji, że maksimum efektów przy minimum wojny zamienił na swoją zasadę maksimum wojny, minimum efektów albo zero efektów, to mielibyśmy nie Unię celną, a wojnę celną z Unią Europejską i taki twardy polexit ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc nasza gospodarka po prostu przeżyłaby totalne załamanie. I to naprawdę nie trzeba być jakimś strasznym wróżbitą. No to Jacku, w takim razie popadę z tobą w ostrą polemikę, ponieważ uważam, że Unia Europejska jest bardzo, bardzo wielkim złem. Jest to projekt, jest to ojcami Unii Europejskiej, jak mówi Krzysztof Karoń, jest pan komunista, zatwardziały, tak mocno zatwardziały komunista, że został za swoje skrajne poglądy wyrzucony wręcz z partii komunistycznej. Unia Europejska jest obsadzona ludźmi, którzy mają przeszłość w partiach komunistycznych, parakomunistycznych. Jest to pokolenie tak zwane 68, te lewicowe, które postanowiło przeprowadzić marsz przez instytucje. I jakiekolwiek pomysły reformowania tej Unii Europejskiej no są naiwne, ponieważ no nikt nie wypuści... Z pierwszą częścią twojej wypowiedzi się zgadzam. Nikt nie wypuści swojego projektu z rąk, jeśli ma w ogóle przeważającą, trzyma na tym pieczę. Nie przesadzajmy. No. Z pierwszą częścią twojej wypowiedzi się zgadzam. W dużej mierze rzeczywiście ci ludzie tworzyli ten projekt, ale on jednak ewoluował. A to, że nikt nie wypuści z rąk, no mamy demokrację. Przecież w krajach unijnych normalnie są wybory tak jak w Polsce. Europosłów. Jak mawiał klasyk demokracji Józef Stalin, nieważne kto jak głosuje, ważne kto jak liczy głosy, a później kto jak ustala system wyborczy. Że w krajach zachodnich są fałszerstwa wyborcze? No, stary przykład Frontu Narodowego Marii Le Pen, która miała wysokie poparcie, a z powodu systemu wyborczego, który został przyjęty, to poparcie się nie przekładało. System wyborczy każdy ustala pod siebie, niestety na czele z naszą obecnie panującą partią, która forsuje pomysły bardzo dowartościowujące duże partie. Fałszerstwo wyborcze w 2015 roku, kiedy PSL nawet zdobył, teraz oczywiście żartuję, w Bundestagu kilka miejsc. No i tak dalej. To prawda, te fałszerstwa, one prawdopodobnie były, chociaż raczej na tych niższych szczeblach, ale to wynikało raczej z takiej praktyki, że to szefostwo gminy obsadzało komisje wyborcze swoimi urzędnikami, a tam, gdzie wszyscy urzędnicy byli w PSL-u, no to skutki łatwo się przewidzieć. Jakby domykając temat tej Unii Europejskiej, jestem za polexitem, uważam, że to jest bardzo dobre hasło. Oczywiście nie mam złudzeń, że ten polexit zostanie przeprowadzony przez koalicję Korwiny Narodowcy, ale no ważne jest, żeby reprezentować jakąś grupę wyborców pod jakimś tam hasłem. No i druga sprawa, ja widzę tu następujące zastrzeżenie, tu się po części z tobą zgodzę, że hasła nie mogą być totalną negacją, tak? Że jestem przeciw, powinno iść za tym rozwiązanie. Czyli polexit, ale za polexit kontynuacja hasła jest jakaś kolejna. Tu się możemy zastanowić, co. No właśnie, bo jaka jest recepta na Polskę po polexicie? Widzisz taką receptę? Nie chcę widzieć, ponieważ tutaj mamy czas, który nas goni. No. Czas bateryjny. Dobra, to ja tylko kończąc ten temat, uważam, że polexit i wyjście z Unii Europejskiej mogłyby być korzystne przy bardzo precyzyjnie skonstruowanych warunkach. Nie widzę szans na spełnienie tych warunków, żadnych. Po pierwsze, polskie społeczeństwo jest tak ukształtowane mentalnie w sposób socjalistyczny, że wewnątrz, gdyby nawet ktoś chciał zamordystycznie wprowadzić taki ustrój po wyjściu z Unii Europejskiej, który by dał nam więcej korzyści niż strat, to Polacy się na to nie zgodzą. Większość. A ja mam jednak dużo większą wiarę dla ludzi, którzy
mimo wszystko pewnie wielu rzeczy nie rozumieją, ale intuicyjnie wiedzą, co im się bardziej opłaca. Na razie dopóki im się nie przedstawi jakiejś realnej alternatywy, poza pokrzykiwaniem, to rzeczywiście wolą na razie nie wchodzić w nieznane. Polacy wybierają tych, bo na tą chwilę to właśnie te hasło brzmi: wychodzimy na zewnątrz, na klatkę schodową, gdzie nie ma światła, tak? No. No a to jakby to jest mało taka racjonalna decyzja. To prawda. Natomiast na razie intuicyjnie Polacy wybierają tych, którzy im najwięcej naobiecują i najbardziej kupują za ich własne pieniądze, nie do końca rozumiejąc, że to ich własne pieniądze. Więc to tak na koniec. Więc nadzieja, że nagle stanie się coś zupełnie innego, jest moim zdaniem błędna. Ale przejdźmy może do drugiego tematu. Czyli mamy tutaj